Cześć, bohaterem dzisiejszego odcinka jest mangan. Z tego filmu dowiecie się, jakie spełnia funkcje, w jaki sposób rośliny reagują na jego niedobór i kiedy są fazy krytyczne zapotrzebowania tego pierwiastka. Jeżeli macie pytania, piszcie je w komentarzach pod tym filmem. Miłego oglądania. Panie profesorze, gościem i bohaterem dzisiejszego odcinka jest mangan. Mikroelement, który jest specyficzny, bo tak naprawdę jest wykorzystywany czy używany najczęściej w kilku uprawach. Na pewno w ziemniakach, prawda? Jakie są uprawy, które są najbardziej manganolubne poza ziemniakiem? Tak naprawdę ten mikroelement jest, tak jak pan powiedział przed chwilą, jest ważny w bardzo wielu uprawach. Na pewno rzepak, na pewno burak cukrowy, no i na pewno zboża, przy czym nie tylko jęczmień, ale również pszenica. Często się tak zakładało kiedyś, że pszenica to miedź, a jęczmień to mangan. Nieprawda, oba zboża, no i kukurydza. Więc w zasadzie to mamy wszystkie rośliny uprawne wymienione. Na czym polega ta wybitna rola manganu? Dlaczego on jest tak ważny? Dlaczego trzeba o nim pamiętać? Jakie funkcje on spełnia w roślinie? Ktoś kiedyś powiedział i napisał, że około 35 enzymów czy układów enzymatycznych w każdej roślinie, niezależnie od gatunku, zależy od obecności manganu. Więc jest to składnik, bez którego w zasadzie roślina nie funkcjonuje. A jeżeli roślina nie funkcjonuje, to nie pobiera, nie asymiluje, nie przekształca azotu, za który tyle płacimy, w plon użytkowy, tak? To jest jedno. Druga sprawa to jest kwestia jakości tego plonu i tutaj mangan rzeczywiście też ma, skoro wpływa na przemiany azotu, no to wpływa również na jakość plonu. Poza tym rzadko się o tym mówi, ale mangan ma również znaczenie grzybobójcze i bakteriostatyczne. I proszę pamiętać, że na przykład, jeżeli chodzi o zboża, to wczesna aplikacja manganu to mniejsza podatność na zgorzel podstawy źdźbła. Na przykład, jest to niuansik może, ale przez to lepiej rozwija się system korzeniowy, kiedy w trudnym momencie, kiedy roślina startuje wiosną, kiedy, tak jak w tym roku, często jest też nadmiar wody, ale też może być niedobór wody. W związku z tym tutaj też ta funkcja ochronna manganu jak najbardziej tak. Zaraz przejdziemy do ziemniaka, tam to już w ogóle ten mangan jest bardzo potrzebny, ale też warto też wskazać na to, że mangan jest odpowiedzialny za produkcję tak zwanych flawonoidów, a flawonoidy pełnią funkcje ochronne takie jak na przykład związane z atakiem patogenów, ogólnie teraz powiedzmy, ale również wysokie temperatury. Również jeżeli mówimy o roślinach ozimych, również mrozoodporność, szybkość przekształcania azotanów, co też jest istotne, zresztą są też inne mikroelementy, które to robią, co jest też istotne, jeżeli chodzi o przezimowanie. Tak? Nadmiar azotanów w roślinach ozimych to gorsze przezimowanie. Także tych funkcji manganu jest bardzo dużo, a jeżeli chodzi o ziemniak, no to tutaj rzeczywiście i parch, i zaraza to są te problemy, z którymi się borykamy. W związku z tym nie wyobrażam sobie ziemniaka nienawożonego manganem. I ktoś oczywiście mógłby powiedzieć, że przecież mamy gleby kwaśne, przecież tam mamy dużo manganu, a ziemniaki to i tak się uprawia na glebach kwaśnych. Dużo sprzeczności. Zacznijmy od końca. Ziemniaka się nie uprawia wcale na glebach kwaśnych, mimo że jest uprawiany tak w Polsce. Toleruje, ale powinien być uprawiany co najwyżej na glebach lekko kwaśnych, odczyn zbliżony do obojętnego. To jest jedno. Po drugie, jeżeli chodzi o dostępność manganu, rzeczywiście jest większa w glebach kwaśnych, ale uwaga, wcale nie w glebach bardzo lekkich i lekkich. Dlaczego? Dlatego, że mangan występuje w glebie na różnych stopniach utlenienia. Roślina pobiera najchętniej Mn+2. W glebach lekkich, gdzie jest dużo tlenu, bardzo często następuje utlenianie do tych form o wyższej wartościowości i te formy nie są już tak chętnie przez rośliny pobierane, dlatego trzeba rośliny wspierać. Taki ziemniak, proszę sobie wyobrazić, że taki ziemniak planujący na poziomie
powiedzmy 40 ton, to i tak jest wynik, bym powiedział, dobry jak na warunki polskie, chociaż potencjał ta roślina ma zupełnie inny. Taki ziemniak potrafi do dwóch kilogramów manganu zakumulować, także to jest istotne. Jak jesteśmy przy potencjale, to mnie bardzo zaskoczyły tak pozytywnie wyniki z Anglii, gdzie oczywiście tam jest więcej deszczu i zobaczyłem 100 ton, czy to są realne wartości, ale tam faktycznie nawet nie w doświadczeniach, a na polach produkcyjnych często to są wartości 90 ton i więcej. Uśmiecham się, ponieważ są to realne wartości i powiem panu, że teraz trochę mała prywata będzie, że osoba, którą pan dobrze zna i osoba, która była niedawno u pana w programie, wykonała badania, które zakończyły się realizacją pracy doktorskiej i tam plony były na poziomie 90, a nawet w niektórych obiektach w jednym roku około 100 ton. To jest możliwe. Tylko musi być odpowiednie stanowisko i oczywiście odpowiednie warunki. Pozdrawiamy panią Karolinę Frockowiak z Jary. W takim razie tutaj jako... Tak jest. Gościa wideo podcastu po sezonie w styczniu. Więc właśnie, czy to wynika z potencjału gleb, z ilości wody, że w polach produkcyjnych często te plony są dużo niższe przy ziemniaku, czy też odmiany, bo jednak odmiana też ma bardzo duże znaczenie przy ziemniaku, prawda? Wszystko, co pan powiedział, to prawda. Ale najważniejsza rzecz to jest taka, że trzeba zmienić przekonanie, że ziemniak jest rośliną gleb słabych, kwaśnych, nic bardziej mylnego. Tak? Czyli potencjał glebowy. Potencjał glebowy przede wszystkim, plus oczywiście nawożenie, plus mangan, plus inne składniki. Jeszcze a propos manganu, to też trzeba sobie bardzo wyraźnie powiedzieć, że jeżeli ktoś stosuje nawozy naturalne, to tam oczywiście jest cała paleta mikroelementów, ale w takim oborniku najwięcej jest manganu spośród tych mikroelementów, a najmniej którego, jak pan myśli? Najmniej jest boru. I dlatego nawet jeżeli, wrócimy teraz do pierwszego odcinka, nawet jeżeli rolnik żyje w przekonaniu, że on stosuje obornik regularnie i sprawę mikroelementów ma załatwioną, to w przypadku boru to się nie sprawdzi. Mhm. A jeżeli chodzi o niedobory i te widoczne symptomy na roślinach, powiedział pan o tym, że ten mangan odpowiada tak naprawdę za to, żeby nie było widocznych stresów biotycznych i abiotycznych, gdzieś tam reguluje te procesy w roślinie. Jak zauważyć w takim razie niedobory manganu? Bardzo często są to chlorozy takie paskowe, takie paski wzdłuż roślin. Widać to w zbożach, widać to w kukurydzy. Rzadko, ale czasami też pojawiają się na buraku cukrowym, tylko wtedy nie są to paski, tylko są to takie punktowe chlorozy. Przy czym trzeba sobie bardzo wyraźnie powiedzieć, że w przypadku manganu to nie jest tak jednoznacznie najmłodszy liść. Nie. Tutaj te objawy mogą się pojawiać na średnich liściach, a nawet na starszych. Tu nie można jednoznacznie tego określić. Bardzo często rolnicy martwią się podczas wiosennego startu wegetacji jęczmienia ozimego na przykład, że widzą jakąś taką szarość na roślinach, widzą takie chlorozy właśnie biegnące wzdłuż blaszki liściowej i widzą takie punkciki szaro-brązowe i wydaje się, że to jest jakaś choroba. Bardzo często jest to niedobór właśnie manganu, który ujawnia się wtedy, gdy jest chłodna wiosna i wtedy, gdy jest sucha wiosna. Jeżeli chodzi o fazy krytyczne dla poszczególnych tych najważniejszych upraw, to kiedy mangan powinniśmy zastosować? W zbożach okres krzewienia. Nie czekamy do strzelania w źbło, jak to jest w przypadku miedzi na przykład, tylko tu w przypadku manganu ten zabieg należy wykonać wcześniej. Można go też powtórzyć po 2-3 tygodniach. W rzepaku ozimym zalecałbym jesień też. Lepsze przezimowanie i to, o czym mówiliśmy też troszeczkę w poprzednim odcinku, plus wiosenny start wegetacji, czyli właśnie teraz odbudowa rozety liściowej, najdalej początek wzrostu wydłużeniowego. W buraku cukrowym, no tutaj by musiały być przynajmniej 2 zabiegi,
Tak, ta faza początkowa, gdzieś tam powiedzmy 5-6 liści, troszeczkę podobny termin może jak w przypadku boru. No i powtórzyć to trzeba w momencie zwierania rzędów. Także to jest taki mikroelement bardzo ważny w buraku, zwłaszcza, że się też bardzo słabo przemieszcza więc w roślinie, więc tutaj też trzeba to wziąć pod uwagę. W kukurydzy 4-5 liść to jest taki standard. Zakładam, że lubi pan raz po raz napić się piwa. No, widujemy się na meczach, myślę, że pan wie, że lubię. No to bardzo dobrze. Ja również nie odmawiam. W związku z tym przywołam pewne badania, które zostały opublikowane kilka lat temu w jednym z polskich czasopism, w którym badano reakcję jęczmienia browarnego na aplikację miedzi i manganu. I z tych badań wyszło również to, że poza funkcjami, przepraszam, plonotwórczymi, mangan ma również bardzo pozytywny wpływ na proces produkcji piwa później. Czyli pod wpływem dolistnej aplikacji manganu zmniejszyły się tak zwane naturalne ubytki podczas produkcji słodu i również zwiększyła się ilość tak zwanego azotu alfa-aminokwasowego, który jest niezbędny dla drożdży, które potem wykonują tą najważniejszą pracę. Tak więc nie tylko plon, ale również i jakość piwa, to również jest kwestia manganu. Jeszcze jedna rzecz, która mi się przypomniała w kontekście manganu, bo często te niedobory są widoczne na kolejnach, prawda? W takich miejscach, gdzie ta gleba jest bardziej zbita. A to jest chyba też taki bardzo, czasami tak, w szczególności na jesień, symptom, który łatwo ocenić na polu. Tak, dlatego że mangan, bardzo dobrze, że pan to powiedział, mangan jest bardzo trudno pobierany, gdy gleba jest nadmiernie zagęszczona. I to rzeczywiście widać właśnie na kolejnach bardzo często. Tak, to prawda. Czyli tam, gdzie mamy takie sytuacje na polu, to warto gdyby o tym pamiętać, bo często jest tak, że właśnie w tych miejscach, gdzie ta gleba jest taka ubita, zbita, przejeżdżona, to tam tak, jakieś są, tak, są objawy i później jest pytanie, czy to jest kwestia uprawy, czy to jest kwestia innych czynników, a to jasne, może być właśnie brak to tego mikroelementu. Tak. Jeżeli macie pytania dotyczące manganu, piszcie w komentarzach pod tym filmem. W następnych odcinkach porozmawiamy z panem profesorem o cynku, o miedzi. Napiszcie, gdybyście chcieli poruszyć jeszcze jakiś inny mikroelement, który spełnia swoją funkcję. Być może chcielibyście poznać go bardziej. Do zobaczenia w następnym odcinku w przyszłym tygodniu. Cześć!